Salon polityczny trójki. Zaprasza Sylwia Białek. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dzień dobry Panie Premierze. Dzień dobry Pani Redaktor, witam naszych słuchaczy. Panie Premierze, dokładnie za tydzień, 100 dni rządu Donalda Tuska, czy będą fajerwerki, czy jest co świętować? bez wielkich fajerwerków, ale z dumą. Z dumą, że te 100 dni rządów to dobry czas dla Polski w wielu elementach i tych dotyczących bezpieczeństwa i komunikacji polityki medialnej, można tak powiedzieć, bo mówię szeroko o mediach publicznych, naprawy praworządności, sięgnięcia po pieniądze z Unii Europejskiej, naprawy w polskiej szkole tego co było złe i bardzo ją indoktrynowało, w sprawach wewnętrznych policji przywrócenia odpowiedzialności też za mundur. Więc ja jestem dumny z tych stu dni, choć oczywiście no... No właśnie, no bo są... jest lista y, y, 100 obietnic na 100 dni i ta lista jest zrealizowana tylko w części. No pewnie, że w części, dlatego że też nikt nie spodziewał się, że jest tak źle i, i tak naprawdę trzeba będzie większość tego czasu poświęcić na naprawianie. Naprawianie jednak jest pierwszym etapem i audyty i to, co robimy, więc robimy wszystko, co w naszej mocy. No u mnie w resorcie na przykład szybko zaczęliśmy pracę nad ustawą Prawo Komunikacji Elektronicznej, ale chcieliśmy dotrzymać tego, co obiecywaliśmy w kampanii, czyli... Na przykład konsultacje społeczne, czyli konsultacje międzyresortowe, czyli ścieżka rządowa. No już mamy miesiąc wydłużone. ale chcemy to robić, żeby nie było właśnie takich wrzutek jak LexPilot. pilot, żeby się nie okazało, że ktoś politykowi do głowy przyjdzie sterowanie u nas w domu z pilota tym, jakie będziesz miał kanały. Więc powoli, ale do przodu. Więc... A czy jest taka lista, na którą ministrowie mieli wpisywać, co jeszcze się uda przez te 100 dni do końca właśnie przyszłego tygodnia zrealizować? Zdradzę pani, że jest. I dużo jest tam punktów na tej liście? Jest więcej niż 100 punktów, no bo wszystkie resorty mają jakieś plany. Ministrowie, partie polityczne, my wszyscy przecież pracujemy w określonych warunkach. Coś chcieliśmy zrobić, załatwić, coś chcieliśmy przygotować. Więc premier nas poprosił, żebyśmy przygotowali taką listę, żebyśmy się z tego rozliczali. Ja lubię taką pracę, ja lubię to, ten tryb zarządzania, który stosuje Donald Tusk, to znaczy pokaż, co masz zrobić, pokazuj, ile zrobiłeś i na koniec cię zapytam, czy to zrobiłeś. No, ale może to nerwową atmosferę wprowadzać. No, wie pani, w nerwowej atmosferze to całe życie... W nerwowej atmosferze polityki nie było. Człowiek pracuje, ale myślę, że... To, co powinno być takim stemplem tego rządu, to znaczy dowozimy tematy, ale żeby dowieść, trzeba wiedzieć, gdzie jesteśmy. To właśnie jest taka metoda. Rozliczamy się z tego, co obiecaliśmy. Mi się to podoba. Mm, ale koalicja rządowa mówiła, że dowieziemy yy, podwyższenie z, yy, kwoty wolnej od podatku, no i do w 100 dni nie, nie zostanie dowieziona. No, bo tutaj osobiście sam mam też wątpliwości, jak to powinno być wprowadzone. I też w umowie koalicyjnej mówiliśmy, że to będzie jednak przedmiotem długich rozmów. I jest, no, nie da się stu konkretów, które miała platforma, przełożyć na cztery partie polityczne, bo gdyby się dało, to by platforma sama rządziła, a mamy dzisiaj koalicję składającą się i z lewicy i z trzeciej drogi. I każdy z tych podmiotów na coś się godzi, na coś nie. My na lewicy jesteśmy mniej liberalni, bardziej socjalni. My bardziej o mieszkaniach chcemy rozmawiać na wynajem, my bardziej chcemy o polityce społecznej rozmawiać. O Nowoczesnej edukacji, o tym ile technologii w życiu człowieka, no to jest dla nas. A Polska 2050 chce rozmawiać o handlowych niedzielach Dwie no niedziele handlowe w miesiącu. Bardziej liberalni. Oni uważają, że powinniśmy te ograniczenia biznesowe zdejmować. Ja nie jestem ortodoksyjnym. Przeciwnikiem handlu w niedzielę, tylko jestem ortodoksyjnym zwolennikiem dobrej płacy za pracę w niedzielę. To znaczy, jeżeli mielibyśmy w ogóle taki rozważać element, że wchodzimy w niedzielę handlowe, czy to będzie co dwie, czy jedna w miesiącu, to uważam, że pracownik powinien zarabiać 250% swojego wynagrodzenia. Wtedy będzie czuł, że on do tej pracy w niedzielę, jeżeli idzie, to naprawdę fajnie zarobi. I dla mnie to jest podstawa do tego, żeby rozmawiać, a nie tak otwieramy, bo otwieramy. Miejmy też w głowie pracownika, który też powinien wiedzieć, że, że ma dzień wolny, powinien odpocząć. Ktoś mu prosi go, żeby poszedł do pracy. Jak go prosi, a on pójdzie, to niech czuje, że dobrze zarobi. A zmiany w składce zdrowotnej mamy w najbliższych dniach poznać szczegóły? Mamy poznać szczegóły. Tutaj też są różne koncepcje, które partie polityczne zgłosiły. No, no i Ministerstwo Zdrowia z Ministerstwem Finansów też troszkę inaczej myślą. Tak, no ja się nie dziwię. No, to znaczy, My musimy zdawać sobie sprawę, że zostaliśmy określony budżet, który był oszukanym budżetem. To znaczy mówiono, że na wszystko są pieniądze, a nie ma tych pieniędzy. I teraz gdybyśmy tą składkę zdrowotną szybko obcięli, no to spowodowalibyśmy, że w nfz cie nie będzie pieniędzy. Ale co to znaczy, żebyśmy to bardzo spłacili? Jeżeli zabieramy pieniądze z składki zdrowotnej, to pani czy ja dłużej czekamy w kolejce byśmy może do lekarza. To znaczy, że szpital może mieć pieniędzy mniej na wynagrodzenia dla lekarzy, czy nowy sprzęt. To znaczy, że łóżek może być mniej dostępnych w przychodni, czy w szpitalu. No to to oznacza, więc... W jaką dla... stronę pójdą, pójdą zmiany? Zmiany będą, ale takie, które mają nie doprowadzić do wykolejenia, popsucia systemu ochrony zdrowia, żeby tam kasa była, bo kasa jest niezbędna dzisiaj w, przy nowych technologiach, przy tym, ile trzeba pieniędzy na ochronę zdrowia, żeby też się rozwijać, inwestować, żeby ta kolejka do lekarza nie była rok czasu, żeby ta dostępność była większa, no to bez pieniędzy się nie da, no nigdzie się nie da bez pieniędzy i trzeba tą równowagę wprowadzać. Panie premierze, no w koalicji w, wczoraj ciekawie się zadziało, zatrzeszczało <śmiecham> delikatnie. Się. Premier powiedział, że i też przedstawiciele lewicy, że nie głosujemy. Już taktycznie, jak to było 15 października, tylko głosujemy wedle swoich poglądów, przekonań. To takie delikatne, delikatne uderzenie, można powiedzieć, w stronę trzeciej drogi? Myślę, że powiedzenie prawdy. Takiej bardzo pragmatycznej decyzji wyborcy, któremu trzeba uświadomić. Wybory samorządowe to są wybory o sprawach lokalnych i nic się nie stanie, jeżeli będziesz głosował według swojego serca i rozumu, jeżeli chodzi o program wyborczy partii. Partie mają programy. I chciałyby je realizować. Lewica dzisiaj w tych wyborach samorządowych stawia na szkołę nowoczesną, otwartą i taką, którą i dla ucznia, nauczyciela i dla rodzica jest dobrze zagospodarowana, na mieszkanie, na wynajem, którego powinno być więcej, a nie tylko kredyty, kupowanie i gromadzenie tej kasy. I trzecia sprawa to szpital. Szpital, który jest dostępny i w którym mieszkamy na kolejkę. My, my o tym mówimy. Mówimy, że też wybory są takie z serca, to znaczy o prawach kobiet na przykład, jeżeli ktoś uważa, że lewica... To, co mówiła w kampanii parlamentarnej, dzisiaj chcę realizować, to zapraszamy na głosowanie na nas. A w wyborach parlamentarnych. Było głosowanie taktyczne. To znaczy, żeby opozycja wygrała wybory. Dzisiaj tego już tego się nie musimy martwić. My wygraliśmy wybory, teraz wygramy lokalne. Ale głosowanie powinno być sercem i duchem tego, co myślimy, a nie pomaganiem komuś w tych wyborach. I to nie jest przeciwko trzeciej drodze. To jest taka opowieść o tym, że warto, żeby wyborca świadomie głosował. Ale marszałek yy, Sejmu mówił wczoraj, że to chodziło o takie totalne pokonanie Prawa i Sprawiedliwości, a nie tylko częściowe 15 października. Znaczy pisał tak przynajmniej w mediach społecznościowych. Ale ja mogę dać gwarancję, że koalicja 15 października. I Lewica, i Trzecia Droga. Mam nadzieję, że Trzecia Droga i Koalicja Obywatelska po wyborach w sejmikach samorządów wojewódzkich będzie tworzyła koalicję. Ale mieliście iść osobno, ale, ale, ale działać jak jedna drużyna, a tymczasem to się troszkę porozchodziło. Nie wiem. No. po pierwsze stabilna jest koalicja rządowa i będzie stabilna i będziemy rządzili 4 lata. Po drugie to jest dobra koalicja dla Polek i Polaków, bo zmieniamy, otwieramy kraj, wpuszczamy świeżego powietrza i też dokonujemy zmian, które na początku dzisiaj omawialiśmy. A w samorządach, no jednak głosuje się na ludzi, na ludzi, którzy przychodzą z twojej ulicy, z twojego osiedla, gdzieś blisko mieszkają. Więc dlaczego mamy głosować taktycznie mówiąc, dajmy szansę tym, żeby no nie wiem, tutaj pan, do pana Chowowi się odniosę, którego bardzo szanuję, że mamy głosować na trzecią drogę. Ja nam będę namawiał na głosowanie na lewicę. No trudno, żebym namawiał jako. Przedstawiciel lewicy rządzie do głosowania kogoś innego. Będę agitował lewicę, co właśnie robię. Jeśli rozmawiamy o marszałku Sejmu, to dziś rano w mediach społecznościowych wrzucił film i napisał, że jest taki trik, że do ryzyka zapuka za Nik. I marszałek Sejmu poinformował, że podpisał zlecenie do Najwyższej Izby Kontroli o przegląd przepływów środków finansowych między budżetem państwa a związkami wyznaniowymi. I tutaj właśnie ukłon w stronę ojca ryzyka. Możemy się dowiedzieć ciekawych rzeczy z tej kontroli nikum? Obyśmy się dowiedzieli. Ja bym chciał, żebyśmy też podejmować. Decyzje, które za takimi deklaracjami idą. Lewica mówi wprost: likwidacja funduszu kościelnego. I to jest dla nas coś, co jest bardzo ważne. Koniec finansowaniem, z finansowaniem. z finansowaniem Kościoła z budżetu państwa. To są dla nas takie podstawowe rzeczy, które i w programie koalicji naszej lewicowej mamy i mieliśmy. Więc ja nie chciałbym tylko dokumentów, że się czegoś dowiemy. Ja chciałbym decyzji, czegoś nie będzie. Więc dla mnie najważniejsze jest to, żeby nowy rząd, obecny rząd, dał sobie szansę, żeby na przykład zamknąć Fundusz Kościelny, jednocześnie doprowadzi do sytuacji, w której nie będzie finansowania na przykład księżom, katechetom ich pracy w szkołach. Nie ma dzisiaj takiej propozycji. Lewica będzie cały czas zgłaszała i wierzę, że nasi partnerzy z trzeciej drogi takie propozycje poprą. Bo sama opowieść o tym, że ktoś komuś sprawdzi, jakie miało finanse, to jest niczym w porównaniu do tego, żeby zakazać, żeby te finanse tam były. No, może to zlecenie właśnie do Najwyższej Izby Kontroli to taki krop w stronę tego, że właśnie trzecia droga propozycję poprze. Czas pokaże jak będzie. Dzisiaj, gdybym miał szukać odpowiedzi, e, która partia rzeczywiście zgłaszała ustawy i mówiła o tym, że realny rozdział państwa od Kościoła jest niezbędny, to wiem, że to robiła lewica. Inni mrygali okiem czasami, przyglądali się. Ja jestem zwolennikiem twardych decyzji, wierzę, że takie będą. Panie premierze, wspólna wyprawa za ocean premiera Tuska i prezydenta Dudy miała, no przede wszystkim była poświęcona kwestiom dotyczącym bezpieczeństwa, ale były takie nadzieje, że być może duży pałac i mały pałac zbliżą się do siebie i będą współpracować. Tymczasem okazuje się, są dwie sprawy chociażby przez ostatnie dwa dni, czyli ambasadorowie, a druga to spór wokół prokuratora krajowego, który został wczoraj powołany przez premiera, że jednak ta wyprawa oddaliła, nie zbliżyła te dwa ośrodki władzy. Myślę, że musimy oddzielić Kwestie. Współpraca i relacje rządu w zakresie polityki bezpieczeństwa. I druga w innych sprawach. W zakresie polityk bezpieczeństwa myślę, że patrzymy w tym samym kierunku. Rozwój armii, modernizacja armii, środki finansowe odpowiednie, zapewnienie bezpieczeństwa polskiej granicy, dobra współpraca z NATO, zapewnienie transatlantyckich relacji ze Stanami Zjednoczonymi to jest w, mniej więcej w tym przedziale, którym i premier, i prezydent mówią. I tutaj na pewno rząd będzie. Kierował się racją stanu, czyli polskim bezpieczeństwem. Ale jest to reszta. Na no, cała reszta jest problematyczna, bo prezydent zachowuje się w sposób taki, jak nie zachował się żadny prezydent. Zgłosił budżet państwa do Trybunału Konstytucyjnego. Nie chciał podpisać ustawy około budżetowej. Mówi, że ustawy, które będą przychodziły, będzie podpisywał i wysyłał do Trybunału Konstytucyjnego. Nie chce się godzić na to, jak wygląda polityka zagraniczna, chociaż politykę zagraniczną kształtuje w Polsce rząd, bo ambasadorowie są powoływani przez prezydenta, czy odwoływani, ale na wniosek ministra spraw zagranicznych, który jest akceptowany przez premiera i tak to wygląda. Więc ja bym proponował, żeby prezydent w swoich kompetencjach nie szalał, tylko żeby jego kompetencje szły w rozsądku z tym, co mówi konstytucja. Dzisiaj Radosław Sikorski wykonuje swoje kompetencje i robi to w sposób odpowiedzialny. Nie, robi, nie dzieje się nic nadzwyczajnego, a że prezydent chciałby ludzi, często PiSu nominowanych w jakiś Dziwnych okolicznościach wskazywania, kto będzie gdzie ambasadorem utrzymywać, no to dla mnie nie jest dziwna sprawa. No, prezydent cały czas pis wspiera i pewnie będzie wspierał. Panie premierze, a czego się Pan spodziewa po dzisiejszym przesłuchaniu przez Komisję Śledczą do spraw Pegazusa prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego? No chciałbym, żeby powiedział, dlaczego uczestniczył w grupie, która zlecała podsłuchiwanie nielegalne, dlaczego wykorzystywała służby specjalne do inwigilowania opozycji, ale też przeciwników politycznych. Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego Pegasus czy inne środki. Podsłuchiwania czy, czy, czy inwigilowania były wykorzystywane przez państwo nielegalnie. No ja myślę... Czy odpowiedź na te pytania usłyszymy? Chciałbym ją usłyszeć. Nie wiem, czy, czy usłyszymy, bo może przyjść prezes Kaczyński i powiedzieć to, co mówi zawsze. Ja nic nie wiedziałem, nic takiego się nie działo, więc znając prezesa, no może przyjść po prostu zamknąć oczy i powiedzieć, mnie tam nie było. No był, bo był wiceprezesem Rady Ministrów, był prezesem Prawa Sprawiedliwości, był głową i duchem złym w koalicji poprzedniej, która za wszelką cenę próbowała zbierać haki na ludzi, która inwigilowała nielegalnie i która po prostu zastraszała, bo zastraszała i opozycję, chciała to robić, nie udało się, ale i zastraszała swoich, żeby byli lojalni. Członkowie Komisji Śledczej poinformowali, że mają ponad 60 pytań do prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie dziwię się. Myślę, że tych pytań jest bardzo dużo, dlatego że de facto zwierzchnikiem polskiego rządu był pan Kaczyński, nie pełniąc przez wiele lat żadnych funkcji. To z rządów pani Szydło był kupowany Pegasus i pani Szydło wydawała zgodę na to, jak pieniądze mają być na te nielegalne środki wydatkowane. Pan Kaczyński wtedy siedział z boku. Chciałbym wiedzieć, czy on wiedział. Czy on podejmował te decyzje? Z drugiej strony są sprawy dotyczące też wskazywania konkretnych polityków palcem, którzy mają być inwigilowani. Chciałbym wiedzieć, czy prezes wiedział. I na tej liście nie wykluczone, że są też politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ale... Nie, oni są, oni na, tej są liście. na tej liście. Znaczy, na liście ludzi inwigilowanych Pegasusem na pewno są politycy PiSu, których PiS sam podsłuchiwał, żeby mieć na nich haki. A premier Marojewski był podsłuchiwany? Nie wiem, czy był podsłuchiwany, bo to nie, nie znam listy ludzi podsłuchiwanych, ale jak widzę te taśmy, które coraz częściej się pokazują różnego rodzaju działania, które są odsłaniane, to myślę, że to było bardzo chore państwo, w którym każdy miał się bać, bo nie wiadomo, na kogo mamy haki, ale jak mamy haki, to przynajmniej wiadomo, że wszyscy mają się bać. Tak skonstruowano to, to państwo. Zresztą wczoraj miałem dobre spotkanie z panią przewodniczącą Komisji Europejskiej. No właśnie omówiliśmy wybory samorządowe, a pani Jurawa była w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Tak, rozmawiałem. Z panią przewodniczącą, wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej o sprawach dezinformacji, o wolnościach obywatelskich, o swobodach na te wybory. Rozmawialiśmy, jak szanować prawo w internecie obywatela, a jednocześnie nie być skłonnym do tego, żeby ulegać dezinformacji. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie w, w cel, specjalnie wprowadzało Polaków w ten błąd, dezinformowało, żeby utrzymać władzę. A przy wyborach, szczególnie tych lokalnych, bardzo jest ważne, żeby z tym walczyć. My podejmujemy takie działania, czyścimy miejsca, w których Prawo i Sprawiedliwość chciało. Uprawiać propagandę, rzeczywiście będą walczyły dzisiaj z dezinformacją. Robi to nas, robi to ministerstwo cywilne. Właśnie będą wnioski do prokuratury, jeśli chodzi o zespół dotyczący dezinformacji. Przeciwdziałania dezinformacji. Badamy tę sprawę dogłębnie, zobaczymy, jakie ostatecznie będą refleksje. Osoba, która kierowała całym tym zespołem, już nie pracuje. Inne wnioski personalne będziemy podejmowali, jak sprawa zostanie całkowicie wyjaśniona. Ja jestem przekonany, że trzeba w Polsce walczyć z dezinformacją. I będzie to resort cyfryzacji robił. Fake newsy muszą być wyświetlane. Wdrażamy nowe akty europejskie, które mają też zobowiązywać, obligować platformy wielkie, które dostarczają nam, żeby sprawdzały to, jakie treści dostarczają. Ale nie może to się odbywać poza prawem. Dużo pracy przed panem, panie premierze. Państwa i moim gościem był Krzysztof Gawkowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo pięknego dnia.